Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale, w filmie, w którym chcemy Wam pokazać, co byśmy zabrały ze sobą, gdybyśmy na przykład teraz, w tym momencie ktoś przychodzi i mówi: macie tutaj bilety na Bali i lecimy. I co byśmy zabrały ze sobą z pielęgnacji i z kolorówki, co jest takie must have, co sprawdziłoby nam się po prostu na wyjeździe. I jest to też takie delikatne podsumowanie naszych ulubieńców. Jest parę nowości, ale takich, które już sprawdziłyśmy i już bardzo lubimy, więc dlatego się tutaj pojawiły. Czyli zawartość naszej wyjazdowej kosmetyczki. Nie przedłużam. Zaczynamy! Zaczniemy od pielęgnacji twarzy i tutaj, tak żeby minimalizować ilość produktów, które bierzemy, postawiłam na uniwersalność produktów, ale też na, z myślą o tym, że mój makijaż w trakcie wyjazdów jest zawsze naprawdę absolutnie minimalny, więc nie muszę myśleć o na przykład zbyt skomplikowanym demakijażu. Dlatego postawiłam tutaj akurat na nowość, ale nowość, która absolutnie mnie zauroczyła swoją wyjątkową formułą, czyli marka Florence Skincare. Coś, co właśnie w tej kategorii na przykład sprawdzało się u Ciebie rewelacyjnie, czyli balsam. Ja postawiłam, słuchajcie, na puder, ale puder, który moim zdaniem jest właśnie fajnym rozwiązaniem, bo mamy pewność, że nam się tutaj oczywiście nie wyleje. Wiadomo, no jest to proszek, więc to też nie jest jakiś ideał, jeśli chodzi o to, że coś by się miało sam z nim w kosmetyczce nie stać, ale jednak lepiej poradzić sobie z pudrem niż z wylanym produktem. Dlatego to była taka moja pierwsza wizja. A druga, że ten puder przy naprawdę niewielkiej ilości zamienia się w bardzo miłą w dotyku emulsję, która się tak typowo nie pieni, ale właśnie genialnie radzi sobie z takim odświeżeniem skóry, bo jest to właśnie konsystencja, która jest taka delikatnie nawilżająca, ale właśnie oczyszczająca, tylko że nie pozostawiająca tej skóry właśnie zbyt przeczyszczonej. Wiem, że kochacie to zdanie o tym, jak mówimy o tym, że skóra może być zbyt przeczyszczona, ale mam wrażenie, że też rozumiecie, o który efekt nam chodzi, więc to naprawdę sprawdza się świetnie i autentycznie będzie to mój wakacyjny wybór zdecydowanie, ale właśnie pozostając przy pielęgnacji, to tutaj nie zabierałabym ze sobą zbyt jak to powiedzieć, zbyt wielu produktów. To raz, ale chodzi o to, że konsystencja na wakacjach, na którą ja stawiam, to coś lekkiego. Tutaj kremy, oczywiście Sensumar, kto wie, pewnie by się w tej kosmetyczce znalazło, dlatego że po prostu bardzo mu ufam i gdyby cokolwiek się zadziało, to on też zadziałoby bardzo kojąco, ale dzisiaj przede wszystkim chciałam skupić się na serum i serum z witaminą C, które również będzie jakby super grało w duecie z ochroną SPF, bo wiecie, że witamina C właśnie tę ochronę również wzmaga i to znakomi. Polecam Wam z racji tego, że oczywiście wygodne, lekkie, bardzo fajne właśnie pod kątem podróży opakowanie. Też niedrogi produkt, więc to też jest oczywiście jego atut, a przy tym naprawdę świetnie działa i jest to taka idealna konsystencja, która nie jest mocno nawilżająca, ale jest taka no właśnie kojąca przez to, że jest to taka delikatna właśnie żelowoda, więc daje świetne uczucie na twarzy i no jest też fajną bazą właśnie pod kremy SPF. I to jest też dlatego mój wybór, ale oczywiście pod krem pod oczy myślę, że to jest coś, po co z pewnością bym sięgnęła jednak również na wyjazdach, z racji tego, że ta strefa oczywiście też będzie przez to słońce mocniej narażona, a jest ona najbardziej wrażliwa. Będę też pewnie się dużo śmiać, cieszyć, mrugać i marszczyć, więc nie musi być tutaj, wszystko musi się zgadzać i krem, który, na który bym postawiła, to ten Mohani, z racji tego, że tak jak mówią, on nie ma w sobie mentolu, który chłodzi, ale ma taką konsystencję, która takie delikatne uczucie chłodzenia daje, więc jak najbardziej wydaje mi się, że na takim wyjeździe sprawiłby się rewelacyjnie. To z mojej strony demakijaż również byłby bardzo zminimalizowany i ja postawiłabym, mimo że jest to szklany pojemniczek, jestem w stanie przełożyć go do jakiegoś mniejszego, ale chodzi mi bardziej o zawartość niż o opakowanie, czyli Recibo, balsam myjący, no po prostu to jest produkt, który ostatnio naprawdę nadużywam wręcz, bo ja uwielbiam go używać. To jest po prostu taka czysta przyjemność, plus ten zapach, który jest bardzo wakacyjny, lekka konsystencja, która radzi sobie też z mocniejszymi jakimiś tam makijażami, ale coś, co do makijażu oka, rzęs czy po prostu brwi u mnie sprawdza się rewelacyjnie, to te wielorazowego użycia płatki bawełniane, kosmetyczne. Te konkretnie są miodowa mydlarnia. One są przepiękne i właśnie podoba mi się to, że są trochę inne niż te wszystkie klasyczne sprzedawane obecnie
na rynku, które mają piękne wózki kolorowe, więc można też sobie je w jakikolwiek sposób segregować do konkretnej części twarzy. I żeby też się nie mylić, po prostu to do makijażu, wiecie, jak taką ściereczką do makijażu, czy chuster, jak to się nazywa? Ściereczka chyba. Tak, ściereczka, bo są też te słynne rękawice. Ale to, dokładnie. Więc to jakby o to chodzi, żeby tutaj te dwa produkty razem działały, ale jednocześnie, żeby były zajmowały jak najmniej miejsca w kosmetyczce. I dwa produkty do pielęgnacji, to obecnie postawiłabym na ten booster marki Linia, który no, dla mnie jest po prostu petardą, z tego względu, że ja latem teraz, no, moja skóra, pewnie widzicie, że się świecę, chyba że pudę dał radę, ale ogólnie staje się bardziej w stronę tłustej, więc ja muszę sięgać po produkty, które będą bardziej delikatnie może matujące, nie tak bardzo, bo ja też nie lubię takiego płaskiego matu, kiedyś kochałam, teraz już nie. Lubię, jak delikatnie skóra tak młodzieńczo się błyszczy, ale nie w taki nachalny sposób i nieładny, który by ważył makijaż. I ten booster właśnie dla skóry tłustej typowo, jak dla mnie, dla cer mieszanych również się sprawdzi, ale również dla cer suchych, które na przykład mają momenty wyświecania się skórek delikatnie, bo każdy jakieś takie miejsce na swojej twarzy ma. I to jest produkt, który pięknie nawilży skórę, utrzyma ją w takiej dobrej kondycji, która nie będzie się tam mocno przytłuszczała, nie będą pojawiały się jakieś wypryski, bo właśnie ten produkt również chroni skórę przed jakiegokolwiek zanieczyszczeniami, powoduje, że skóra jest bardziej odżywiona i pięknie wygładzona, więc makijaż na tym produkcie bardzo ładnie leży. No i krem pod oczy gdzieś mi tu zniknął. A tu, ja go ukradłam. Jak to się stało? Nie wiem, kiedy on tutaj się położył obok mnie, ale się położył. Może on po prostu poszedł do ciebie. Ja sobie go podłożyła. Jest to oczywiście marka Kloshi, czyli masko, krem pod oczy. Mój ogromny ulubieniec, który no, ja mogę używać i po prostu kupować kolejne i kolejne opakowania, być takim stałym subskrybentem, że tak powiem, tego produktu, bo to jest dla mnie dwa w jednym. Zarówno właśnie idealny krem, który będzie dbał o skórę pod oczami, ale również maska, który tworzy taki efekt spa, czyli ta skóra pod oczami jest zaopiekowana. Po prostu wygląda lepiej, jest wygładzona i jako kosmetyk na poranną pielęgnację również się nadaje, mimo że jest to maskokrem. Maski się kojarzą z czymś takim cięższym, konkretniejszym. Tutaj absolutnie to nie jest ten efekt, bo nie przyciążycie skóry pod oczami, która jest bardzo cienka i delikatna, a wręcz dodacie jej takiego ładnego blasku i wygładzenia. I kontynuując pielęgnację, teraz chciałam powiedzieć o dwóch produktach, które są dla mnie po prostu no, zwycięzcą w kwestii uniwersalności, bo oczywiście nie chciałabym właśnie mieć zbyt wielu produktów, dlatego między innymi postawiłabym na tę mgiełkę marki Yossi, bo to jest aktualnie po prostu tonik, którego używam, ale jest świetny, jest to też idealna bryza, która pozwoli mi, żeby był to produkt, który będę miała po prostu zawsze przy sobie, nie tylko gdzieś tam w hotelu czy gdzieś na miejscu, tylko będę chciała mieć go zawsze przy sobie w torbie, do takiego odświeżenia, do właśnie schłodzenia się. No jest to naprawdę genialny produkt, dający uczucie ukojenia i takiego załagodzenia, ale przy tym właśnie ta wilgoć, mam wrażenie, że no właśnie na takich wyjazdach w letnie i gorące dni jest no po prostu zbawieniem. A myślę, że jednak branie peelingu i maseczki nie jest takie oczywiste, dlatego postawiłabym na produkt, który jest dwa w jednym, bo jednak zawsze może się okazać, że będziemy borykały się z jakimś problemem, nie wiem, zbyt mocnego przesuszenia, czy cokolwiek się wydarzy, będziemy miały ochotę na coś takiego, po coś takiego sięgnąć. I tutaj też nowość, marka Polemika, peeling maska oczyszczająco-rozświetlająca. Czy może być lepsze kombo, które oczyści, ale jednocześnie rozświetli i tą buzię tak złagodzi i nawilży? Świetna opcja pod tytułem tubka, która też jest super wygodna i produkt, który naprawdę jest uniwersalny, ale tym razem ta uniwersalność to jest akurat atut, bo wydaje mi się, że on będzie też pasował do wielu typów cer. Czy jak lecimy razem, to ja też Każdy może tego użyć i to jest świetne i to jest właśnie opcja, która powoduje, że te produkty są właśnie, z chęcią wsadzę je do kosmetyczki, ale teraz już przechodzimy do czegoś, co jest oczywiście oczywistością na wyjazdach, ale nie tylko, bo powtarzamy, że krem jest filtrem i ogólnie ochrona przeciwsłonecznym to jest must have, nawet jeżeli jesteście po prostu u siebie w domu i wychodzicie tylko na spacer. I tutaj może Was zdziwię, ale postawiłabym zdecydowanie na Basic Lab i ich emulsję, z racji tego, że jeżeli gdzieś będę się wybierać, to prawdopodobnie całą rodziną. I te pozostałe dwa, o których wspominałyśmy Wam w tym filmie, gdzie podsumujemy najlepsze kremy SPF polskich marek,
Tamte dwa pozostałe, czyli Recibo i Nimini, są jednak z pigmentem jakimś. Mm-hmm. Więc nie są tak uniwersalne. Już mój mąż niezbyt chętnie pewnie nałożyłby coś, co wyrównowałoby mu kolory. A jednak to zarówno dla, właśnie dla niego, czy dla córki będzie świetnym rozwiązaniem, żeby po prostu ochronić całą rodzinę, a nie mieć właśnie dla każdego osobno kremu, tak, który jest do potrzeb każdego osobnego człowieka, bo ten po prostu ma się świetnie na każdego rodzaju, na każde... Co? Na każdym człowieku. Na każdym człowieku. Czy mało, czy dużym. Też byś po niego sięgnęła, prawda? Tak, ja po niego bym sięgnęła z tego względu, że faktycznie używam go na co dzień. Jest to mój obecnie ulubieniec. Z tego względu, że Basic Lab też wyszli super z taką alternatywą dla cer tłustych, że jest to lekka emulsja, która właśnie dla cer tłustych mieszanych przede wszystkim jest przeznaczona, ale idealnie sprawdza się dla cer suchych również, więc ta uniwersalność nie tylko na różnych człowiekach, ale na różnych cerach. Mhm. Dwa w jednym. Jest to taki produkt, który będzie chronił naprawdę dobrze, bo przetestowałam go naprawdę w hardkorowych upałach na mojej twarzy i czuję, że naprawdę dźwignął to. Plus ma bardzo fajną konsystencję, która szybko się wchłania i nie przytłuszcza skóry. Mhm. Bo właśnie to jest ten taki efekt bez lepkości, bez wybielenia na twarzy, bez jakiegoś takiego uczucia przeciążenia skóry, przetłuszczenia jej. Petarda, ale oczywiście oprócz ochrony twarzy też chronimy nasze ciało. I tutaj pokażę Wam po prostu produkt marki Liren 50+. Ja muszę sięgać po 50+, bo nawet to czasami mi nie pomaga, bo moja skóra po prostu, ja się palam na raka, a później niestety ta skóra schodzi. Jestem czerwona, a później znowu blada, więc nie mam za dobrze, ale żeby jak najbardziej zminimalizować ewentualne poparzenia mojej skóry, czy zniszczenia właśnie, no bo jednak opalanie jest delikatnym niszczeniem naszej skóry, to właśnie tego typu produkty, które są w tubkach, łatwo dostępne, po prostu w torebce, bo możemy to wrzucić, czy to kosmetyczki, zabrać ze sobą i dosmarować się na plaży, na wycieczce, gdziekolwiek, czy właśnie w aucie, jak jedziemy, żeby też o tym pamiętać. No i oczywiście ochrona ust. Ja pod tym względem muszę zwracać uwagę, dlatego że moje usta są ultra wrażliwe na przesuszenie, na przegrzanie, na poparzenie wręcz. Kiedyś poparzyłam sobie nawet delikatnie skórę ust i to było ultra niekomfortowe. Straszne przeżycie, bo skóra schodząca z ust, jeszcze piekąca, nie polecam, więc taki specjalny stick czy pomadka do ust, która, no to jest produkt, który delikatnie będzie bielił usta, ale nie w taki, wiecie, brzydki sposób, tylko one po prostu lekko jaśniejsze są, dlatego że ten produkt z SPF-em, no ma delikatne zabarwienie, ale jest to również jest to SPF 20, który, no mam nadzieję, że jak będę dokładała sobie tak co godzinkę, to powinno być ok. Myślę, tak mi się wydaje. I przechodzimy teraz do włosów. Tak. I tutaj nie będziemy Wam mówić o skomplikowanej pielęgnacji, bo takiej też raczej na wyjazdach się nie stosuje. Myślę, że zabieranie ze sobą masek, odżywek mija się z celem. No po prostu zawsze te włosy po wyjeździe są delikatnie bardziej przesuszone, zniszczone, ale jakby godzę się z tym, bo po prostu później robię sobie spa po takim przyjeździe, po takim wyjeździe. A tutaj po prostu najbardziej potrzebne produkty, czyli szampon. I szampon, który postawiłabym na wyjeździe, to słuchajcie, szampon w kostce. To jest dla mnie też, powiedzmy, nowość, ale mam wrażenie, że jest właśnie ultra fajną opcją, jeśli chodzi o sposób przewożenia, przechowywania. To, że właśnie po raz kolejny nie jest to butelka, z której może się coś wylać. Po drugie, że jest właśnie bardzo uniwersalny i każdy będzie mógł z tego skorzystać. No i sam fakt tego, że one nie przesuszają aż tak mocno, jak niektóre mocniej oczyszczające szampony. Tutaj jest świetna sprawa, także sięgam po to po prostu też z takiej nowinki, bo to wciąż jest dla mnie nowinka. Mimo, że ja wiem, że te szampony w kostce są już od dłuższego czasu, że kiedyś to tak naprawdę Lush królował i wszyscy te szampony z kostce po prostu sobie z Wielkiej Brytanii jakoś sprowadzali, głównie z Wielkiej Brytanii, to ja właśnie postawiłabym na Ministerstwo Dobrego Mydła, bo oczywiście nie powiedziałam, jaka to jest marka, ale oczywiście no tutaj obie Marcie podepnie, no jakby suchy szampon to jest absolutne must have właśnie w momencie, kiedy jest, tym bardziej jesteśmy na wyjeździe i gdzieś tam te włosy są trochę mniej zadbane i nawet rzadziej myte, tak żeby odświeżyć, ale z drugiej strony też w sumie po prostu, żeby ułożyć fryzurę i ułatwić sobie na przykład stylizację, kiedy jednak na przykład wybieracie się na jakąś kolację, żeby po prostu tutaj zadziała się jakaś milsza rzecz niż tylko po prostu oklapłe włosy
od plaży. Tak. Także Batiste to jest absolutny klasyk u nas obu. Tak, u mnie jeszcze dodatkowo produkt, do którego wróciłam, którego używałam parę lat temu i który naprawdę dobrze mi się sprawdził na wyjazdach. I w tym roku więcej będę spędzała czasu na świeżym powietrzu i chcąc jeszcze bardziej o moje włosy zadbać, to marka Unven i jest to Summer Protect, czyli mgiełka, która pachnie też bardzo letnio, która właśnie ma SPF, która ochrania włosy, a dodatkowo pozwala im, że tak powiem, żyć swoim życiem, czyli po prostu wyglądać normalnie, ładnie, ale niekoniecznie nie potrzebują stylizacji. Czyli ja nie robię tak, że stylizuję włosy, loki, lakier i później to, tylko po prostu jak myję włosy, zostawiam sobie je tak jak są, żeby w wakacje też one odpoczęły i tylko taka mgiełka ochronna, ona też delikatnie nawilża włosy, więc mamy dwa w jednym. Jest to taka, może być mgiełka odżywka, która będzie fajnie chroniła przed poparzeniami, czy przesuszeniem właśnie, czy rozjaśnieniem za bardzo, jak na przykład nie chcecie, bo ja... No to cierpię często, że właśnie włosy przyciemniam, a później one się robią jaśniejsze. I też marka Unven ma swoje własne frotki do włosów. Ja latem zdecydowanie częściej chodzę w Messy Bunach, które no, są najwygodniejsze, które powodują, że... Te, no w sensie jeszcze... Messy z tyłu, ale nie u góry. Dobra. Więc zazdroszę. Messy tu, ale... bo Messy tu. Musicie sobie to wyobrazić, rozumiecie? I ta piłka Euro mamy, więc Messy na pewno chętnie by tutaj wystąpił, nie sądzę. Więc ta gumka również jakby ląduje do mojej kosmetyczki wyjazdowej, dlatego że bez gumki na wyjeździe ja sobie nie wyobrażam, bo nawet związanie włosów na... jakby ja śpię zawsze ze związanymi włosami w warkocz, po to, żeby też one były tam bardziej zadbane, zaopiekowane, czy po prostu związać kiedyś z nim gorąco i nie chcę, żeby włosy dotykały mi karku. To jest najlepsze rozwiązanie, więc u mnie takie włosowe wybory. W sumie to mogłabym wrócić jeszcze do tego momentu, kiedy mówiłyśmy o ochronie SPF naszej skóry, dlatego że kiedy po opalaniu Wasza skóra jest mocno przesuszona albo podrażniona po prostu, albo delikatnie spalona, jak to w moim przypadku bywa, to balsamy powinny również być na naszych wyjazdach uniwersalne. Ja nie sięgnęłam po taki typowo balsam po opalaniu, który ma wszystkie te składniki, które będą chłodzić, które będą koić, regenerować skórę, dlatego że ten balsam, który kiedyś Karla pokazała mi i ja teraz wracam i pokazuję Wam również, czyli balsam do ciała o zapachu i składzie bambus, jest to Nature Queen, balsam, który jest w swojej konsystencji szybko wchłaniającym się, którego ja używam, to jest moje kolejne opakowanie właśnie w naszym wyzwaniu. Jeżeli jeszcze nie dołączyłyście, to na Instagramie prowadzimy wyzwanie, codzienne balsamowanie i picie wody. I ja ten balsam już dękuję. Dękuję balsam. Bardzo to proszę, napis tutaj musi być, żeby to wybrzmiało. Mar, dękuję balsam. I kolejny zakupiłam po to, żeby on był w moim zapasie, dlatego że w końcu znalazłam w sumie dzięki Karoli balsam, który jest absolutnym sztosem i właśnie jednocześnie chłodzi skórę. To jest rewelacyjne, że ma w swoim składzie jakieś składniki, które delikatnie chłodzą i koją skórę. A bardzo fajnie też się sprawdza właśnie po opalaniu, kiedy ja gdzieś tutaj w ogrodzie działam i mam podrażnioną skórę, kiedy się nabalsamuję, to naprawdę nic nie czuję, jeżeli chodzi o podrażnienia. I to jest rewelacyjne. To ja postawiłam, mimo że oczywiście ten balsam też kocham, po prostu kocham, to bardziej chciałam Wam pokazać rozwiązanie również wygodne ze względu na opakowanie. Bardziej pod tym kątem tutaj teraz Wam to prezentuję, ponieważ są to dwie takie bardziej podróżne pojemności i oczywiście no, musi się znaleźć właśnie aloes, który będzie typowo kojącym produktem, a ten z Holika jest jednym z lepszych. No i właśnie to opakowanie, które jest naprawdę mega uniwersalne i właśnie przez to, że jest inne niż wszystkie pozostałe, po prostu zawsze zmieści się do największej po prostu dziury, tak żeby jeszcze dopchać tą kosmetyczkę i żeby właśnie aloes zawsze mieć, bo naprawdę jest to jeden z najlepszych kosmetyków do tego, żeby ukoić skórę, która może przez słońce zostać podrażniona. Ale oczywiście ja sobie nie wyobrażam tych połów. Nie wyobrażam sobie tylko balsamować się samym aloesem. Ja balsam muszę mieć, bo dla mnie to jest tak samo istotny krok w pielęgnacji jak krem do twarzy. Ja naprawdę swoje ciało intensywnie balsamuję dzień w dzień i to bez wyzwania od zawsze. Znaczy od zawsze może nie. Ale od... Miała dwa latka. Wtedy mama mi pewnie podkupała, bo pewnie skądś to się musiała wziąć ta miłość do tego. Ale coś, na co bym postawiła, to marka Linia, czyli marka, którą obie mega uwielbiamy. I to jest masło, które teoretycznie jest dedykowane do rąk i stóp, ale było ze mną przez długi czas, ja zdękowałam jedno całe takie opakowanie właśnie do ciała, bo to ma też świetną konsystencję taką, no nie jest to właśnie tak mocno kojące jak ten Nature Queen, ale z drugiej strony jest to balsam, który właśnie mocno skórę nawilża i delikatnie można by powiedzieć nawet natłuszcza, ale to jest coś, czego też
wieczorem po takim całym wykończającym być może dniu, czy wykończającym, jeżeli relaks może wykańczać, ale wiecie, słońce trochę to zawsze tak robi. A tak się mówi, że po każdych wakacjach potrzebujemy jeszcze. Dokładnie. Ale chodzi mi o to, że ta skóra może być właśnie zmęczona słońcem, to takie dobalsamowanie. Świetna sprawa, a przy tym właśnie jednocześnie mam krem do rąk, jeśli potrzebowałabym same te dłonie nawilżyć, bo on z drugiej strony właśnie też całkiem szybko się wchłania, więc jest idealnym rozwiązaniem, no i właśnie zajmuje mega mało miejsca, więc to jest jego absolutny atut i tak. Tak, ja na zakończenie tylko coś z kolorówki, dwa produkty, które myślę, że na wyjazd chętnie bym zabrała, oprócz oczywiście kremów BB, czy kremów koloryzujących, które pokazywałam Wam na tym kanale, to również coś, co mam z polecenia Karoli, czyli Pixie, podkład mineralny w odcieniu kaszmir, dlatego, że to jest najłatwiej nakładający się produkt i też utrzymujący się długo. On już nie potrzebuje u mnie przypudrowania, więc mam dwa w jednym. Bardzo ładnie kryje jakieś ewentualne niedoskonałości, że jakaś imprezka by tam się wieczorem zdarzyła, bo tak ogólnie w ciągu dnia myślę, że na wakacjach makijaż jest zbędny, bardziej SPF. Ale kiedy mam ochotę na przykład gdzieś tam podkolorować swoją skórę, poprawić jej wygląd, to taki produkt jest jak najbardziej na plus. Plus właśnie zajmuje bardzo mało miejsca i to opakowanie plastikowe też komfortowe do przewożenia. No i gąbeczka. Ja jestem ogromną fanką gąbeczek Boho Beauty z tego względu, że one mają idealny kształt, idealną wielkość na moją małą dłoń. Naprawdę, jakoś tak zauważyłam, że one idealnie w mojej dłoni siedzą. I nakładam tym zarówno też minerały, bardzo często na przykład na mokro, czy korektor, czy jakiekolwiek inne później produkty typu puder, ale skoro pudrów nie zabieram na wakacje, to właśnie tego typu produkty jak podkład mineralny również gąbeczką jestem w stanie nałożyć. Jest to też dla mnie taki całkiem przyjemny efekt chłodzący, kiedy gąbeczka jest zimna, jeszcze delikatnie właśnie mokra i kiedy poranny makijaż mam ochotę zrobić, czy nawet wieczorne, to ukojenie na skórze jest dodatkowym atutem. No i co? Wszystko. Wszystko. Kończymy, proszę Państwa. Tak naprawdę oczywiście pewnie gdybyśmy miały się skupić stricte na kolorówce, tutaj pojawiłoby się kilka innych rzeczy, ale bardziej koncentrowałyśmy się tym razem na pielęgnacji. Mamy nadzieję, że i tak był to film całkiem urozmaicony i koniecznie dajcie znać, bez czego Wy nie wyobrażacie sobie wyjazdów. No i też możecie oczywiście pochwalić się, gdzie byliście albo gdzie w te wakacje tak wyjeżdżacie. Też chętnie poczytamy, bo wiem, że jest to pewnie taka radość, którą będziecie chciały się z nami podzielić. My chętnie te Wasze destynacje poserduszkujemy. I tyle. Zachęcamy do naszej do subskrybowania naszego kanału i do odwiedzenia naszego Instagrama, bo tam jesteśmy z Wami na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!